Dzień dobry, zapraszam na kolejną pracę plastyczną. Dzisiaj wykonamy tukana z papierowych talerzyków. Będziemy do tego potrzebowali farb niebieskiej, żółtej i czerwonej, papierowego talerzyka przeciętego na pół, różnego rodzaju piórek, oczka ruchomego, ale oczywiście możemy wyciąć z papieru i przykleić, oraz pędzelków albo gąbeczek. Pokrywamy na początku na niebiesko nasz dolny talerzyk. Następnie kolorujemy połowę talerzyka na czerwono. Po czym kolorujemy pozostałą połówkę na żółto. Następnie przyklejamy nasze oczko. I przyklejamy również, najlepiej na farbę, ale możemy również na klej, nasze piórka. I nasza praca plastyczna jest gotowa.